Jakie informacje o dziennikarzu pojawiły się przed chwilą? Czy to niespodziewany obrót spraw u Przemysława Babiarza? Jakie informacje ujawniono? Jako komentarz powiem, że Przemysław Babiarz musiał pożegnać się z prowadzeniem popularnego teleturnieju Wabank, co sprawiło, że wielu fanów zaczęło niepokoić się o dalszą karierę słynnego prezentera. Dobra wiadomość jest taka, że Przemysław Babiarz jednak nie zniknie z TVP. Prezenter i dziennikarz przez długi czas nie wiedział, czy nowi włodarze telewizji polskiej zdecydują się pozostawić go w roli prowadzącego popularny teleturniej Bank, czy jednak rozwiążą z nim umowę i zatrudnią na jego miejsce nowego prezentera. Wiele wskazywało na to, że programu nie ominą zmiany i podobnie jak w przypadku Koła Fortuny, producenci podejmą decyzję o odświeżeniu słynnego formatu. Po kilku tygodniach dywagacji w końcu wyszło na jaw, że w kolejnym sezonie Bank w studiu zobaczymy Radosława Kotarskiego. Twórcę internetowego kanału Polimaty, który nową pracą pochwalił się w mediach społecznościowych. Przemysław Babiasz jednak nie kończy pracy w TVP. Fali Przemysława nie byli zachwyceni tym faktem, a w sieci pojawiły się plotki, że koniec przygody z teleturniejem może postawić dalszą karierę medialną dziennikarza pod dużym znakiem zapytania. Jak się jednak okazało, Telewizja Polska nie zamierza całkowicie rezygnować ze współpracy z byłym prowadzącym Wabank. Przemysław Babiasz pozostanie częścią redakcji Na Woronicza. Na jak długo? W tym momencie wiadomo jedynie tyle, że prezenter będzie komentował wydarzenia związane z nadchodzącymi igrzyskami w Paryżu. Jest ujęty w składzie ekipy TVP Sport, która będzie relacjonowała przebieg igrzysk olimpijskich w Paryżu, zdradził dyrektor stacji Jakub Kwiatkowski w rozmowie z wirtualnymi mediami. 60-letni dziennikarz związany jest z telewizją publiczną od ponad 30 lat. Oprócz prowadzenia słynnego teleturnieju, pracował też jako speaker. Zajmuje się przede wszystkim lekkoatletyką, pływaniem i skokami narciarskimi. Ponadto, przemysława babiarza będzie można oglądać na kanale TVP Historia, gdzie wraz z Maciejem Kurzajewskim poprowadzi program Giganci Historii. Dziękuję, że jesteś. Subskrybuj kanał, trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym materiale.